Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym, tym razem domowym, podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Jak informuje Instytut Zdrowia Publicznego, w Norwegii odnotowano przypadki zakażenia nową odmianą koronawirusa, tak zwaną wersją egipską. Co więcej, ta wersja egipska dzieli się jeszcze na dwie kolejne wersje. Przypadki odnotowano m.in. w Trondheim. Norweski rząd wprowadził wyjątki od kwarantanny dla osób, które się już zaszczepiły, ale chodzi o osoby, które zaszczepiły się w Norwegii, a nie w innym kraju, na przykład w Polsce, i chcą wjechać do Norwegii. Osoby w pełni zaszczepione od dzisiaj, czyli od 4 maja, nie będą podlegały kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną. Dodatkowo osoby, które przyjęły już jedną dawkę szczepionki, od której przyjęcia minęło co najmniej do 12 tygodni, również zwolnione są z kwarantanny. Nie zmieniły się jednak zasady dla osób, które chcą wjechać do Norwegii, i nie zmieniła się kwarantanna wjazdowa. Po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę. Norweska prawica chce zmotywować imigrantów, którzy nie pracują, a pobierają zasiłki, do aktywniejszego poszukiwania pracy. Największy problem prawica widzi w bezrobociu wśród młodocianych imigrantów, a także w nierówności pod względem zatrudnienia płci. To znaczy dużo więcej mężczyzn niż kobiet wśród imigrantów pracuje. Według statystyk tylko 53% wszystkich imigrantów pracuje. Co więcej, w roku 2019 aż 56% wszystkich wypłacanych zasiłków wypłacanych było grupie imigrantów, których jest 45%. Jednak inne partie uważają, że pomysły prawicy są czysto populistyczne i rozwiązanie problemu nie jest takie proste. O norweskich więzieniach mówi się, że pobyt tam jest często wygodniejszy i przyjemniejszy niż pobyt na wolności w niektórych krajach. Ja jednak nie zdecydowałbym się na pobyt w norweskim więzieniu, mimo tego, że od roku 2019 prowadzony jest w więzieniu w Oslo seksualny program pilotażowy. W specjalnych pokojach stoją czarne skórzane kanapy, obok których stoją szafki, w których znajdują się lubrykanty, prezerwatywy i jednorazowa pościel. W tych pokojach spotykają się więźniowie z osobami, które darzą uczuciem, i dzieje się tam magia. Jak mówią pomysłodawcy tego projektu, w tym norweska dyrekcja do spraw zdrowia, która przeznaczyła na ten projekt ponad 590 tysięcy koron, każdy ma swoją seksualność i nawet więzienie tego nie zatrzyma. Szybki seks pod prysznicem czy pornografia nie załatwiają sprawy. Do tej pory nie mówiło się o seksualności w więzieniach, był to temat tabu i należy to zmienić. A życie w celibacie działa destrukcyjnie na psychikę osadzonych. Policja z Norrland poinformowała o zmasowanym ataku rybnym, do jakiego doszło na Lufotach. Ponad 800 kg dorsza zaatakowało bogu ducha winny samochód osobowy i bogu ducha winnego kierowcę w nim. Do ataku doszło z powodu awarii ciężarówki, która przewoziła to rybne dobro. Na chwilę obecną kierowca nie może patrzeć na ryby, ani jeden, ani drugi, i jeden, i drugi kierowca musi wymyć i samochód, i siebie. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego środowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!